W czwartek obradowała Rada Miasta i Gminy Kępno. Większość przygotowanych projektów uchwał radni przegłosowali. Obrady rozpoczęły się od podziękowania za pracę na stanowisku dyrektora Muzeum Kępińskiego Sylwii Kucharskiej, która teraz będzie pracować w muzeum w Kaliszu. Jestem przekonana, że to muzeum zostało ukierunkowane w dobrą stronę i będzie dalej się rozwijać w dobrą stronę. Wierzę, że kolejny dyrektor będzie również osobą, która godnie będzie dalej tą instytucję prowadzić. Bardzo serdecznie jeszcze Państwu wszystkim raz dziękuję. Radni uchwalili utworzenie gminnej jednostki budżetowej, żłobka w Hanulinie. Nadali mu status i nazwę. Zwróciliśmy się do uczniów szkoły podstawowej w Hanulinie, którzy to po sąsiedzku będą przebywać właśnie z wychowankami żłobka, żeby zasugerowali nazwę tego żłobka. Sugestią były takie nazwy jak Hanululu, Hanuleczek, Hanulandia, Iskierka i Hanulek. Tak jak mówiłam wcześniej na debacie, zgodnie z pomysłem pana burmistrza zrobiliśmy demokratyczne wybory w tejże szkole. Udział wzięło w tych wyborach 105 uczniów i głosami 45 głosów na za wśród uczniów wygrała nazwa Hanulandia. Radni byli zdania, że należy uszanować decyzję młodych demokratów ze szkoły w Hanulinie, jednocześnie zaakceptowali taką nazwę dla nowej placówki w Hanulinie. Miejscy radni odrzucili wniosek taryfowy złożony przez spółkę Wodociągi Kępińskie. Jest kilka istotnych powodów do tego. Pierwszy to był według błędy czy nieścisłości przy samym przygotowaniu wniosku. Może to być w różny sposób dyskutowane. Natomiast druga sprawa to realizacja dalszych inwestycji związanych z rozwojem wodociągów i kanalizacji, do których nasza taryfa powinna być również przystosowana w ramach zobowiązań, jakie swego czasu gmina zawarła w formie projekcji przebiegu zmian taryf i to nas zobowiązuje przy wnioskowaniu o pieniądze na realizację dalszych projektów. Z obrad sesji wycofano projekt uchwały o nadaniu nazw ulicom w Olszowie. Mieszkańcy zgłosili kilka uwag w nazewnictwie. Projekt wróci w grudniu pod obrady. Po zakończeniu sesji radni zapoznali się z różnymi wstępnymi koncepcjami modernizacji kina Sokolnia. Poszczególne komisje zaopiniowały także projekt budżetu na przyszły rok. Opozycja zgłosiła kilka uwag, jednak jej wniosek nie został pozytywnie zaopiniowany przez radnych.